Witam was ponownie, jestem Tony Halavander i gramy dalej w Richard and Alice. Znajdujemy się w ciekawym położeniu, znaleźliśmy dom, czy drzwi są lekko uchylone, czy mi się tak wydaje po prostu? Nieważne, znaleźliśmy się w ciekawym położeniu, znaleźliśmy dom, który jest najwidoczniej opuszczony, znaleźliśmy też notatki, które świadczą o tym, że był niedawno nawet pewnie zamieszkany, bo jeszcze jest nawet jedzenie w szafce, w szafkach jest ubranie, aż tutaj coś się zawaliło. Dokładnie, ktoś też napisał, że tutaj jest napisane, że zniszczy cały dach, że uderza w dach, że się zapadnie i wygląda na to, że zapadł się. Była jakaś dziwna społeczność i z tego, co mi się tu wydaje, boss prick, chodzi o to, że dowódca albo nie wiem, ktoś, kto przychodził chyba coś odbierać od tych ludzi, co tu mieszkali, cło, czy nie, cło, no jakąś daninę, nie wiem, nie jestem pewien, prawdopodobnie pieprze 3x3, ale trudno. Dobra, to zamknięte, pamiętam. Czy możemy wyjść? To fortowe drzwi. Stąd przyszliśmy. Barney! Bądź dobrym chłopcem i zostań tutaj, gdzie jesteś. Zaraz wrócę. Nie wra, nie chciałem wychodzić! Czyli gra daje taką możliwość. To jest coś śmieci, tak? Wiesz co? Nie będę w stanie przerzucić całego tego śmieciowiska sama. Ale czy to było złamanie właśnie czwartej ściany? Przepraszam bardzo. Nie patrzyłam w lustro od tak wielu lat. Wielu lat, wielu dni, mój Boże. Założę się, że już wygląda potwornie. To ja. Nie mam możliwości, żeby przejść przez to śmieciowisko na górę, po schodach. Ale spogadajmy. Wszystko w porządku, Barney? Czuję się dziwnie, śmiesznie. O, Barney, wszystko będzie w porządku. To dlatego, że tak długo byłeś na mrozie i nie spałeś przez długi czas. Kiedy będziemy mogli pójść spać? Wkrótce, kochanie, obiecuję. Mamusiu? Tak, kochanie? Czemu musisz mu uciekać od tego człowieka? Och, proszę, Barney. Już tobie to tłumaczyłam. To był zły człowiek, który chciał nas skrzywdzić. Ale tam były duże drzwi, to znaczyło, że źli ludzie nie mogli tam wejść i nas zabrać. Tutaj się boję. Rozumiem to, kochanie. Ale znajdziemy sposób, żeby zabarykadować drzwi. Już nie będzie strasznie. A mu się strasznie się bała w tej piwnicy tego pana. Mamusia dobrze wie, kiedy naprawdę warto być przerażonym. Na razie tutaj jest bezpiecznie. Obiecuję ci, kochanie. Przysięgam, coś w rodzaju. Tu jeszcze mam jakieś... O, tu jakąś szafeczkę? Zobaczmy. O! Amunicję do shotguna. Do strzelby. Nadal nie ma żadnych tych... Co prawda nie ma tutaj żadnego shotguna, ale jest amunicja. Okej, okay, mamy tu tin of sweet corn. Czy chcemy coś zjeść? Pin of... To chyba nie jest dobry pomysł, żeby dawać to Barneyowi. Zaraz zjemy. Nie wiem, co robić. Tak naprawdę, co mamy tutaj? Tutaj wszystko sprawdziliśmy. Sink. Zlew. O, po prostu to działa! Mamy wodę! A jesteś głuptasem, mamo. Barney, nie... Ech, nieważne. Mamy wodę, którą możemy pić. Jedzenie, co to jest? Nie ma mowy, żebym dotknęła to moimi gołymi rękoma. Zwykłe krzesło. Okej, okay, czy jeszcze możemy pogadać? Wszystko w porządku, Barney? Chyba tak. Oby Barney czuł się lepiej, gdzie jest ciepło i może wziąć... Czy wziąć, może się przespać. Co mam zrobić? Samochodzik, amunicja do shotguna. Nie mam zielonego pojęcia, co mógłbym tutaj zrobić.
Może na początku zapisałbym. To by był dobry pomysł. Tu już byliśmy. Ale możemy tu znowu wejść. Czy mogę coś tutaj zmiażdżyć? Nie zadziała. Nie zadziała. Amunicja? Mogłabym tym otworzyć no po prostu te łuski. Ale po co miałem to robić? Przecież może mogę ich potrzebować. Na wszelki wypadek będę po prostu o tym pamiętać. Aha. Pistolet? To nie zadziała. No nie wiem, no nie wiem. Coś przeoczyło? Pudełko tu mamy. Zaraz nie tworzymy. Chyba nie zamknięte, zobaczmy coś w środku. O, jest tu kilka rzeczy. Jakiś rysunek. I pęczek kluczy. Z różnymi kluczami. Ciekawe, czemu je tak dobrze ukryli. Rysunek. Żołnierz. Czyżby to był nasz Richard? Setówki. Okej, będziemy mogli te drzwi otworzyć w takim razie. Okej, głupi jestem. Nawet nie próbowałem otworzyć od razu tego pudełka. Aj, nie ma przejścia tak samo jak w Charnel House. Nie jest to gra typu RPG Maker, tak jak mi się wydawało. Jest to bardziej taka przygodowa. To nie jest, nawet nie jestem pewien, czy można nazwać tę grę RPG Maker. To jest bardziej po prostu gra przygodowa. Na pewno ktoś z tych musi pasować. Proszę bardzo. I ciała. Zwłoki. Nie Barney, ty siedzisz tam bawić obok. Chcę zobaczyć, mamo. Zaraz sprawdź, zobaczysz. Tylko chcę najpierw sama to sprawdzić. Ale czy chcemy mieć skarb? Jeśli tam mieć skarb, to obiecuj ci, kochanie, że pierwszy się o tym dowiesz. No dobra. No dobra. Ciała. Krew. O Boże, co tu się stało? Co to jest, mamo? Co to jest? Jeszcze chwilę, kochanie. Zostań tam. Wydaje się być odpowiedniego rozmiaru, żeby zmieścić się pomiędzy... jak to się nazywa? Klamkami, tak to nazwijmy, uchwytami drzwi. Niezbyt idealny pomysł, ale zadziała jako barykada. Już nic nie ma tutaj ciekawego. Zamknę drzwi na klucz, żeby Barney nie mógł tam wejść. A może tam jest skarb? Wydaje, obawiam się, że nie. To tylko łazienka. Muszę siku. Musisz poczekać moment. Tak mi się wydaje. Znaczy, obawiam się. Jest tam trochę brudno. Jak już się usadowimy, to posprzątam. Naprawdę żadnego skarbu? Naprawdę. Przysięgam. Tylko krew i krew i krew, więc... Spokojnie. A, na razie muszę pozbyć się tego jedzenia, żeby nie śmierdziało tak w środku. Czy możemy? Zanim zamknę drzwi, czy możemy dać mu? Nie wydaje mi się, że to był dobry pomysł, żeby dawać to Barneyowi. Dobra, posprzątajmy w takim razie. Ej, wow. To jak to mam zrobić? Nie mam mowy, że będę to... Okej, nie możemy tego użyć. Wszystko stąd mamy... Jest już pusta. What? Zaraz, co mamy? Pistolet pusty, tak naprawdę. Kartka, samochodzik. Kartka, list. List. Bin of bags. A, okej. To są torby, to są tego, worki na śmieci. To musi mieć ponad tydzień. Chciałbym wiedzieć, skąd mieli to jedzenie. Co? They are big wasters. Mamy, a i zjedłem całe moje jedzenie. To prawda, Barney. Jesteś dobrym chłopcem. Chryste, patrz na te rzeczy. O, myślisz, że ten pan wróci?
Czemu uważasz, że ci ludzie, którzy tutaj mieszkali, byli źli? Sara mi powiedziała. Jaka Sara? Jaka Sara? Sara, której znalazłem samochodzik. Była przerażona. Skąd o tym wiesz? Spójrz, przeczytałem o tym. A, karteczka, uff. Zawsze ją spotkał jakiś duch czy coś. Mam nadzieję, że to było za oknem, a nie tutaj. Nie powinieneś przenosić byle jakichś śmieci z podłogi barni. Zaraz to przeczytam. Ale najpierw posprzątam ten mes. Jest ten mes. Ten bałagan. Proszę, o wiele lepiej. Nie uważasz? Na razie odłożyłam tylko na boku śmieci. Jutro się nimi zajmiemy. Poprawnie, zamknijmy drzwi w takim razie. Albo zaraz, najpierw przeczytajmy. Drogi tatusiu. Zły człowiek jest hałaśliwy, a ja się go boję. Ich. Źli ludzie są hałaśliwi, a ja się ich boję. Okej. Ej, co tu włączyć? Ej. Ja mogę to włączyć, nie chcę tego patrzeć. A, ten. Dobra, zabarkadujmy drzwi. To za mało. Powinniście jakąś szafę jeszcze przesunąć. O, proszę bardzo. Idealnie pasuje. Przynajmniej jeśli ktoś będzie chciał się wbić tutaj do tego domu, będziemy mieli ostrzeżenie w postaci uderzenia. Drzwi teraz śmiesznie wyglądają. Prawda? Jak zamek. To jest teraz nasz zamek. Zamki są straszne. Trochę tak. Zobaczmy, jeśli możemy przygotować łóżko. Twoje ziewanie sprawia, że chce mi się spać. Czy możemy coś zjeść? Jasne. Co powiesz na kukurydzę? Świetnie. Dobry chłopiec. Może jemy to w łóżku? Jak w północnych wieczerzach? Nie wiem. Dokładnie. I wracamy do więzienia. Mamo? Tak, kochanie? Co jest na górze? Nie wiem, kochanie. Może jutro spróbujemy tam wejść. Mamo? Tak? Ciepło tu, prawda? Moje palce już nie szczypią. To dobrze, kochanie. Dobrze się sprawiłeś dziś rano. Jesteś naprawdę dzielny. Mamo? Tak, Barni? Kocham cię, mamusiu. Ja kocham ciebie też, Barni. Spróbuj mi teraz trochę złapać snu. To był ciężki dzień. Męczący. Bathroom break. 5 dni od przybycia Alice. Nie, no masz rację. To naprawdę głupie, jeśli teraz o tym pomyślę. Dokładnie. Przecież mogłabym naostrzyć końcówkę tej szczotki i użyć jej jako broni. Czy powinienem się bać? Cóż, to zależy. Jak bardzo mi ufasz? Wystarczająco chyba ci ufam. Dodatkowo nie masz za bardzo czym to naostrzyć. Naostrzyć? No nie, ostrzyć, dobrze. To prawda. Musimy poczekać po prostu, aż nas zaopatrzą w jakiś specjalny sprzęt do ostrzenia. Albo w jakiś sprzęt do operacji. To prawda. A wiesz co, jeśli mogę być szczery, naprawdę dość... Nie mogę się doczekać w pewien sposób, żeby posprzątać. Jakaś normalna aktywność. Wiesz co, to prawda. A nienawidzę sprzątać. Zawsze to odkładałem na później. In a while, right? Na jakiś moment, tak. Na pewno nie na ten moment, co teraz. Ach, miło się uśmiechnąć i pośmiać, wiesz? Tak, masz rację. Hej, wiesz co? Co? Chciałem zapytać, czy nie chciałbyś się coś porobić? He? Nie wiem,
po prostu tak coś przyszło na myśl. Zdarza się. No, zdarza się, ale nie, wydaje mi się, że nie będziemy w stanie wyjść, pojechać na jakąś wycieczkę. No, w porządku. Jakby dostałem kosz, dajesz mi kosza delikatnie, he? Cóż, to najlepsze wyjście z tego typu sytuacji, jakikolwiek używałem, tyle mogę ci powiedzieć. Więc robisz coś dziś w nocy? Więc robisz coś dzisiaj w nocy? A tak, właściwie mam spędzić dzisiaj noc zamknięta w więzieniu, wybacz. To bije na głowę, myję dzisiaj w swoje włosy. Tak, właśnie co mi przypomina. Nie naprawili tej ciepłej wody. No, to prawda. Nie wiem. Może będziemy mogli zrobić to coś. Kiedy stąd wyjdziemy? A może skargę złożyć, tak? Możliwe, że tak. Jeśli wyjdziemy. Może przyznać, Alice. Jesteś dość fascynującą osobą. Zobacz, to zabrzmiało dziwnie. Ale tak, weź to jako, odbierz to jako komplement. Tak zrobię, dzięki. Tak mi się wydaje. Bo ale, co masz na myśli? Czy w jaki sposób to miałeś na myśli? Nie wiem. Odnoszę wrażenie, jakbyś była osobą, która przeżyła ciekawe życie. Nawet przed tym całym kataklizmem. Co ci daje takie wrażenie? Nie jestem pewien. Czy kiedykolwiek myślisz o przyszłości? Musiałem w ostatnich chwilach myśleć bardziej o teraźniejszości, prawda? Nie mów tak. Nie, zaraz, coś źle przetłumaczyłem. Czemu nie? To prawda. A, nie musisz tego, nie musisz pozbywać się ambicji. Nie z powodu tego miejsca. Richard, spędzę tu trochę czasu. Ledwo co dochodzę do tych właśnie tego, do tego pogodzenia się z tym miejscem. Ale wyjdziesz. Do jasnej cholery, może w końcu dojdą do tego, do zdrowych zmysłów. Nie powinnaś porzucać snów, marzeń. Brzmi jakiś motywator dla dzieci. Zobacz, ale to jest smutne patrzeć, jak ludzie się poddają. O nie, nie poddaję się. Myślałem swego czasu dużo o przyszłości. I jestem pewna, że w pewnym sensie też kiedyś znowu zacznę. Jednak na razie jest tego zbyt wiele, żeby wchłonąć, jednocześnie myśląc o przyszłości, wiesz? Wydaje mi się, że zanim zacznę o tym myśleć ponownie, minie trochę czasu. No cóż, to jest fair. Ale tak powiedz, jakie są twoje marzenia? Jakie ambicje? O, Richard, naprawdę? Naprawdę, mamy przejść przez tą konwersację? Tak, czemu nie? Co w tym złego? Nic. Ja po prostu nie wiem. Nie mam nastroju. Odpuśćmy. Okej, spoko. Wybacz. Ja też. Trudno to wyjaśnić. Inny mroczy sekret, co? Nie do końca. No cóż, może tak. Może dlatego, że bardziej znajduję. Nie wiem, czy tak się mówi, że znajduję coś. I find it, nie wiem, enjoyable, że znajduję to przyjemne. Nie wiem, czy tak po prostu można się powiedzieć, nie? Po prostu. Odbieram przyszłość jako straszną. Nawet mała ambicja mogłaby być, no cóż. Powiedzmy, że po prostu staram się trochę od nich odpuścić. Nie jestem pewien, czy powinnam stawiać im teraz czoła. Wydaje mi się, że rozumiem. A ty co? Jakie są twoje ambicje? W tym sens, że nigdy ich nie miałem. Musisz to mieć jakąś ambicję, no daj spokój. Nie bardzo. Tylko, nie wiem, mieć rodzinę,
jakby opiekować się ludźmi, pomagać im. Co wydawało mi się, robić to, co wydawało się dobre w tamtych, przez wszystkie czasy. I zrobiłeś to, tak? Tak. Wydawało się jak wieki temu. Teraz myślę w takim razie na temat innego snu, raczej wrażenia. Nagle stała się optymistyczna. Ta, to o wiele łatwiej, kiedy kogoś innego się słucha. Ha. Więc, jaki jest twój sen? Co, dajesz mi jakby 10 sekund, żeby zdecydować o swojej całej przyszłości? W porządku, w porządku. Repriving to jest. Masz trochę tego... swobody, powiedzmy. Następnym razem, gdy zaczniemy się wylepiać w siebie oczy... przez korytarz, lepiej, żebyś znał odpowiedź. Wydaje mi się, że chciałbym być astronautą. Albo strażakiem. Brzmisz jak Barney. Słuchajcie... mogę zapisać? Cholera, no, chciałem skończyć teraz nagrywanie i teraz skończę, po prostu przejdę jeszcze raz do tego momentu. Ponieważ może nie nagrywam jeszcze dosyć dużo, ale muszę teraz skończyć nagrywanie. Więc wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach.